Dzień dobry, mamy dzisiaj 8 maja, poniedziałek, a to jest dzień na giełdach zagranicznych. Ja nazywam się Marcin Działek, jestem doradcą inwestycyjnym i analitykiem specjalizującym się w teorii fal Eliota. W dzisiejszym tygodniu na giełdach zagranicznych wiele ciekawych grafik, bo na rynku działo się bardzo dużo przez te ostatnie 2 tygodnie, co kompletnie nie jest widoczne w wycenach większości aktywów finansowych na świecie. Mówiłem Państwu o tym, że indeks S&P 500 praktycznie 4 kolejne piątki zamknął się na tym samym poziomie. Widzimy ogromne tarcie pomiędzy popytem a podażą, a na samym rynku działo się naprawdę sporo. Po pierwsze, mamy kontynuację tej infekcji, epidemii, która zapanowała w bankach lokalnych w Stanach Zjednoczonych, czy też bankach regionalnych. Mieliśmy już bankructwo Silvergate, bankructwo Silicon Valley Bank. Wiemy, że doszło do przejęcia szwajcarskiego Credit Suisse. Gdyby nie to przejęcie, to oczywiście doszłoby do jego bankructwa. W zeszłym tygodniu mieliśmy sporo informacji o tym, że 2-3 kolejne banki regionalne rozważają opcje strategiczne. No i tak naprawdę przejęcie ich aktywów przez inny, większy bank, aby uchronić ich przed właśnie potencjalnym bankructwem. Jeśli chodzi o liczbę bankructw, nie jest ona na razie zbyt duża, natomiast jeśli chodzi o aktywa zgromadzone, są one zdecydowanie większe od tego, co widzimy w 2008 roku. Natomiast oczywiście ten wykres wymaga pewnej poprawki. Tej poprawki tutaj nie ma. Aby te aktywa można było w sposób miarodajny wycenić, należałoby to najlepiej jakoś skorygować o produkt krajowy brutto albo chociaż o inflację. Natomiast wydaje mi się, że tą najbardziej właściwą miarą jest tutaj miara inflacji, bo wykres przedstawiony w taki sposób prezentuje, myślę, sytuację znacznie gorzej niż ona faktycznie wygląda. Na pewno w bankach regionalnych w Stanach Zjednoczonych dzieje się teraz dużo złego, ale dużo złego dzieje się przede wszystkim ze względu na pewną panikę i wycofywanie depozytów, a to jest zawsze problem dla banków, bo ran na banki może utopić każdy bank w najlepszej kondycji, nawet w najlepszej kondycji finansowej. Moim zdaniem to nie są wielkie to nie jest coś wielkiego. Tak chyba się to na razie wydaje. Ten kryzys raczej jest izolowany, raczej nie rozleje się jakoś mocniej na cały świat. Tutaj już przypomnijmy, że ucieczka depozytów z Credit Suisse trwała już wiele, wiele miesięcy i tak naprawdę ta panika na regionalnych bankach w Stanach Zjednoczonych dobiła ten szwajcarski bank, który nawet i bez tego prawdopodobnie musiałby zostać wrogo przejęte. Natomiast trzeba przyznać jedno, że to, co się dzieje w bankach w Stanach Zjednoczonych, ma inne, szersze oddziaływanie, bo tak jak i same problemy banków regionalnych są lokalne, to jednak pewna ostrożność, która wkrada się w poczynania innych banków, jest już globalna. Mamy bardzo silną reakcję w postaci zacieśniania warunków kredytowych. O tym mówił sam Jerome Powell jeszcze na marcowym posiedzeniu Fed. Przyznawał, że nie wie, jaka będzie skala zacieśniania standardów finansowych, kredytowych przez banki, bo to jest kolejny kanał oddziaływania na inflację i mówił, że być może ta skala będzie na tyle silna, że jakby część roboty za Fed zostanie wykonane w ten sposób. Innymi słowy, niższy terminalny rate będzie wtedy potrzebny. Widzimy, że te spodziewane zacieśnianie warunków kredytowych jest tutaj dość znaczące. No i to może być taka kolejna rzecz, która nasili czy też przyspieszy zjawiska recesyjne, które są prognozowane przez całą gamę najróżniejszych wskaźników modeli, które pokazuję Państwu od kilku tygodni. Mówiłem 2-3 tygodnie temu o tym, że mamy jedną z najgorszych głębokości, szerokości na rynku od długiego czasu. Tutaj znowu cała gama wskaźników nam się pojawia. Odkleiło się bardzo mocno na zdaki od Advanced Decline Line, czyli od takiego oscylatora pokazującego, ile spółek w danej sesji rośnie, ile spada. Advanced Decline Line robił kolejne minima, podczas gdy Nasdaq 100 wspinał się na nowe maksima. Oczywiście jest to spowodowane outperformowaniem fangów, a zwłaszcza dwóch z nich, czyli mowa tutaj o Apple i mowa tutaj o
Microsoftie. No i co ciekawe, te dwie spółki także mają rekordowy udział w indeksie w historii. Apple ma największy udział w indeksie od lat 80., gdy mam dostępne takie dane, więc za każdym razem głębokość rynku można w dwojaki sposób tłumaczyć. Z jednej strony jest to ruch, który zapoczątkowuje hossę. Natomiast jeśli faktycznie po beście zaczyna nam rosnąć mocno jeden walor czy jedna grupa walorów, ta głębokość rynku jest słaba, natomiast najczęściej wtedy może być to oznaka wyłaniania się pewnej grupy liderów. Jeżeli my jesteśmy po wieloletnim ruchu wzrostowym, rozpoczyna nam się bessa i mamy taką głębokość rynku, to raczej jest to sygnał kontrariański, nie jest to sygnał rozpoczynający się nowej hossy, a raczej dogorywania korekty wzrostowej w rozpoczynającym się trendzie spadkowym. Tym razem pokazuję Państwu głębokość rynku mierzona w trochę taki lepszy statystyczny sposób, czyli odchyleniem standardowym od jakiejś średniej. No i to odchylenie standardowe oczywiście sięgnęło skrajności, sięgnęło tego, co widzieliśmy podczas paniki covidowej, podczas korekty w 2006 roku, czy podczas pęknięcia bańki subprime'owej. No i tak jak Państwu wspomniałem, jest to spowodowane przede wszystkim tym outperformowaniem FANG+, natomiast w tych FANGach oczywiście z jednej strony mieliśmy bardzo silną korektę wzrostową na Meta Platform, ze względu głównie na efekt bazy, no ale przede wszystkim tutaj mocno zachowuje się Apple i Microsoft. No i tutaj jest taka ciekawostka. Indeks S&P 500 od początku roku plus 8%, podczas gdy tych tylko 5 walorów urosło 31%. I to wzrost tych walorów wyciągnął tak mocno S&P 500, bo pozostałe spółki dają raptem 3% wzrost. Czyli można powiedzieć, że cały bear market rally, który powstał na rynku amerykańskim, jest dyktowany przez te spółki technologiczne, które zyskiwały na początku, dyskontując pivot Fedu, czyli zmianę polityki, cięcie stóp bez recesji. Natomiast tak jak Państwu pokazuję tutaj licznymi grafikami, najprawdopodobniej taki scenariusz się nie zrealizuje. Na rynku panuje znowu pewna taka, w języku angielskim użylibyśmy słowa compliance, czyli taka komfortowość poczynań, takie poczucie bezpieczeństwa, pewność tego, co będzie, czego skutkiem jest spadek znowu w indeksu put call ratio, czyli indeksu mierzącego ilość opcji put do ilość opcji call, do najniższych poziomów. No i za każdym razem, gdy ten put call ratio spada do niskich poziomów, często poprzedza to jakieś silniejsze reakcje na rynku. Pokazuje to, że inwestorzy są przekonani co do tego, że wzrosty będą kontynuowane. Wiemy, że na rynku, tam gdzie najczęściej większość nie ma racji. Przechodząc teraz do tych danych związanych znowu z recesją, kilka nowych grafik. Tym razem mamy grafikę od Bank of America i ta grafika pokazuje, ile miesięcy przed rozpoczęciem recesji doszło do odwrócenia krzywej dochodowości. No i tutaj jest ciekawostka, bo mamy wiele odcinków krzywej podanych. Najczęściej używa się odcinka 10-latek i odejmuje się od rentowności 10-latek rentowność 2-latek. Często też używa się tego odcinka 10-latek minus 3-miesięczne bony, ale tutaj oczywiście mamy również inne zestawienia. No i mamy różne recesje, wyciągniętą średnią. No i proszę zobaczyć, że praktycznie większość okresów jest już w średniej. No tak naprawdę chyba brakuje nam tylko dwóch miesięcy do tego, aby te wartości były najbardziej skrajne. Jest to kolejny wskaźnik, zresztą tutaj modele oparte na krzywej dochodowości to wręcz krzyczą nam, że zbliża się nieuchronnie recesja. No i aby tej recesji uniknąć, jedyne chyba co jest możliwe, to że musiałoby zaistnieć to słynne powiedzenie "This time is different", czyli tym razem będzie inaczej. Natomiast od strony psychologii rynku, przypominam, to jest tak zwane powstanie nowego paradygmatu. Za każdym razem, gdy wyceny rynkowe nie zgadzają się z tymi modelami, wskaźnikami, to w psychologii rynkowej mówimy o powstawaniu nowego paradygmatu i na szczycie każdej hossy mamy coś takiego jak właśnie powstawanie nowych paradygmatów, nowych prawd rynkowych, które po beście okazuje się, że nie miały wiele wspólnego z prawami ekonomii. Kolejne ciekawe podejście do recesji to tym razem liczba
miesięcy z rzędu, kiedy to spadają nam wskaźniki, wyprzedzające wskaźniki już wróciliśmy do tego właściwego obrazu, czyli Leading Economics Indicators, czyli tutaj głównie są wskaźniki z indeksu Conference Board. Do tej pory pokazywałem inne ujęcie tych wskaźników. Tutaj mamy zebrane jako liczba miesięcy z rzędu. No i widzimy, że największa ta liczba to są dwa okresy. To jest bańka, pęknięcie bańki subprime'owej i następującej po niej recesja, ale również kryzys stagflacyjny z lat 70. No tutaj ciężko o jakiś predyktor. No widzimy, że powyżej 8 razy, czyli powyżej 8 miesięcy z rzędu, za każdym razem było to związane z powstaniem recesji. No może poza, tutaj mamy okres 2007, natomiast no, raczej tutaj należałoby ten okres traktować łącznie, więc jest to kolejny wskaźnik sugerujący, że w drugiej połowie roku rozpocznie się recesja, która będzie swoje żniwo główne zbierać w gospodarce realnej w roku 2024, a na rynku nieruchomości pewnie w roku 2025. Kolejne spojrzenie na Leading Economic Index czy Indicators, czy to weźmiemy indeks czy wskaźniki, tym razem w ujęciu takim długoterminowym, tutaj mamy w ujęciu indeksowym. No i tu gołym okiem widać, że gdy Leading Economic Index zaczyna nam spadać, czyli wskaźniki wyprzedzające koniunktury pokazują nam recesję, to ta recesja faktycznie za jakiś czas się pojawia. Nie ma chyba tutaj żadnego odczytu w historii, gdzie tak długi spadek nie byłby zwieńczony z recesją. Mieliśmy okresy wypłaszczenia czy takich niewielkich wahnięć w dół, raczej tutaj należałoby powiedzieć o okresach wypłaszczenia, natomiast każdy tak duży spadek procentowy tego wskaźnika historycznie zwiastował nam recesję. Codziennie takich informacji można znaleźć w serwisach informacyjnych kilka, bądź nawet kilkanaście. To, czemu nie ma recesji, albo to, czemu na to rynek nie reaguje, to trzeba pamiętać o tym, o psychologii rynku, o sentymencie i o tym FOMO, które no, osiąga niesamowitych tutaj rozmiarów. Nie mam dla Państwa dostępnej grafiki, natomiast jeśli chodzi o zastosowanie strategii buy the dip, czyli kupuj dołki po przecenie, no to w okresie ostatnich bodajże 10 tygodni ta strategia realizuje rekordowe stopy zwrotów w historii. Te buy the dip funkcjonuje chyba nawet mocniej niż w roku 2021, gdzie każde 2% spadki na rynku były wykupowane. Jeśli chodzi o kolejny tutaj indeks, tym razem indeks UBS-a, banku UBS, to prawdopodobieństwo recesji w marcu wynosi, znaczy w sensie nie, że ono się rozwinie w marcu, tylko badając te dane w marcu, prawdopodobieństwo recesji w kolejnych okresach wynosi 78%. No i tutaj chyba rzecz, która jest kluczowa w całym zestawieniu. Tą rzeczą kluczową w całym zestawieniu jest bezrobocie. Bo na razie bezrobocie, jak i oczywiście zakumulowane oszczędności post-covidowe, ale również trzeba tutaj powiedzieć dobra historia chyba kredytowa, tak to należałoby określić, gospodarstw domowych, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w Polsce, spowodowane niskimi stopami procentowymi, dość dobrze nam opóźniła wybuch recesji. I z jednej strony oczywiście gospodarstwa domowe miały zdolności do zaciągania nowego zadłużenia, z drugiej strony najpierw oczywiście musiały przekonsumować nadwyżki finansowe powstałe na skutek pandemii. Natomiast cały czas tutaj rynek pracy bardzo dobrze wspomagał gospodarkę. Natomiast prawdopodobnie to się zaczyna powoli kończyć. Pokazywałem Państwu kilka miesięcy temu, jakieś dwa, myślę, miesiące temu, ankiety Challengera i potężny rozjazd pomiędzy ankietami Challengera, czyli pokazującymi zwolnienia grupowe, a pomiędzy
non-farm payrolls, czyli tą pozarolniczą listą płac. Natomiast tutaj mamy ciekawe zestawienie, które pokazuje, że dwa parametry są dobrze ze sobą skorelowane, czyli te zwolnienia ogłaszane właśnie w ankietach Challengera, a wnioskami o zasiłki dla bezrobotnych. I według tych danych, no, wnioski o zasiłki dla bezrobotnych w najbliższych 3 miesiącach mogą nam gdzieś skoczyć do... w najbliższych kilku miesiącach mogą nam skoczyć powyżej 300 tysięcy, no i to będzie prawdopodobnie skutkowało wzrostem stopy bezrobocia, no i pogorszeniem sytuacji na rynku pracy. A gdy do tego dojdzie, to będzie moment, kiedy najprawdopodobniej Fed dokona pivotu. Przypomnę, pivot Fed w sytuacji zbliżającej czy nieuchronnej się recesji skutkuje przeceną indeksu S&P 500 w przeciągu 10 miesięcy o 40%. Tak wygląda do tej pory baza statystyczna. Czy faktycznie pójdziemy tą ścieżką, czy ten spadek będzie łagodny, czy ten spadek będzie ostrzejszy? Dopiero się tego przekonamy, natomiast no, historia nam pokazuje, że pivot Fed w sytuacji, gdy pojawi się nam recesja, czy ta recesja jest na horyzoncie, nie jest niczym dobrym dla gospodarki. To jest ten scenariusz, co Państwu mówiłem, który na początku dyskontowały nam spółki technologiczne. One dyskontowały pivot Fed, czyli dyskontowały pivot Fedu, ale w sytuacji no landingu, czyli w sytuacji dalszego wzrostu PKB bez recesji. W sytuacji, gdy mamy recesję, no te dane działają tutaj zgoła inaczej. Na koniec, tylko nie wyświetliła mi się ta grafika, no, ale na koniec jest takie ciekawe stwierdzenie, które w liście do swoich akcjonariuszy przedstawił Warren Buffett, bo mieliśmy to takie huczne wydarzenie, jakim jest coroczna konferencja wynikowa Berkshire Hathaway, gdzie możemy słuchać zarówno Charlie Mungera, tylko Warrena Buffetta. No i Warren Buffett powiedział, że tutaj dwie takie są rzeczy ciekawe. Po pierwsze stwierdził, że niesamowity okres, jakiś 6-miesięczny niesamowity okres aktywności amerykańskiej gospodarki dobiega końca. No i Warren Buffett, mając oczywiście kilkanaście spółek, głównie takich old economy, poza Apple'em, to jest głównie old economy, pokazujących stan takiej realnej gospodarki, mówił, że w kolejnych miesiącach spodziewa się, że jego spółki będą raportować gorsze wyniki, czyli spodziewa się co najmniej jakiegoś spowolnienia, co najmniej spowolnienia, choć sam Fed już przyznawał, na chwilę obecną już takim głównym scenariuszem tutaj profesjonalistów nie jest nawet spowolnienie, tylko po prostu mild recession, czyli łagodna recesja. Natomiast zawsze historycznie w nagłówkach, jak można przeglądać historyczne nagłówki, praktycznie nikt, albo inaczej, konsensus rynkowy nie mówi o tym, że rozpoczyna nam się recesja w sytuacji, gdy tej recesji jeszcze na horyzoncie nie ma. O recesji media rozpisują się wtedy, gdy najprawdopodobniej jest już ona szeroko widoczna i wiemy, że jest ona nieunikniona, i raczej gdy już jesteśmy w jej trakcie, bądź nawet ją kończymy. Prognozowanie recesji jest to coś, o czym rynki szeroko nie piszą, o czym się nie mówi, natomiast oczywiście tutaj trzeba mieć wgląd na to, jaki Warren Buffett ma informacje ze swoich spółek, no i on sugeruje, że okres takiej ponadprzeciętnej aktywności może skończyć się źle. No i tutaj też trzeba zwrócić uwagę na to, że pomimo tych zawirowań na rynku finansowym, tutaj w sektorze finansowym, w bankach, Warren Buffett przynajmniej na razie nie było żadnych takich informacji, nie jest zainteresowany akwizycją, a to jest inwestor, który bardzo mocno w ten sektor w ostatnich latach czy w swojej karierze inwestował. Czyżby tutaj też spodziewał się jakiejś dalszej perturbacji w tym sektorze? Tego nie wiemy. Wracając czy przechodząc do analizy technicznej, podtrzymuję w dalszym ciągu te informacje, które Państwu do tej pory przekazywałem. Rozpoczęliśmy w listopadzie 2021 roku recesję. Nie rozpoczęliśmy recesji, oczywiście recesja dotyczy gospodarki. My rozpoczęliśmy rynek niedźwiedzia, rozpoczęliśmy BESSE. Ona przede wszystkim rozpoczęła się na spółkach technologicznych, indeks S&P czy na przykład europejski DAX dołączył do
tej recesji, znowu powiedziałem recesja, tej Bessy później. No i mieliśmy spadek, który trwał około 10 miesięcy. No i po tym 10-miesięcznym spadku mamy 7-8 miesięcy, tyle mniej więcej na razie trwa odreagowanie. Jest to typowe odreagowanie, buduje się albo fala druga w tym pięciofalowym impulsie spadkowym, albo fala B w trójfalowym zygzaku spadkowym ABC. Natomiast na chwilę obecną nie da się w krótkim terminie określić, czy ten ruch wzrostowy został już zakończony. Zakończyliśmy falę A tego ruchu wzrostowego, falę B na tym bądź na tym poziomie, no i kształtujemy jakąś formę fali C. Ta fala C teoretycznie mogła się zakończyć, mamy tutaj małą RGR-kę, natomiast to są wszystko krótkie terminy. Tak jak Państwu mówiłem, 4 tygodnie jesteśmy na jednych poziomach i najprawdopodobniej w najbliższych dniach dojdzie do jakiegoś silniejszego ruchu, wzrośnie nam zmienność, bo po konsolidacji zawsze ta zmienność rośnie. Jeśli my wybijemy lokalne maksima, to niewykluczone, że nawet będziemy kierować się w stronę 4300 czy 4500. To jak najbardziej może nastąpić, ta korekta wzrostowa może nam się wydłużyć w czasie, może zmierzać na 61,8% zniesienia Fibonacciego. Z drugiej strony, jak przebijemy lokalne minima i złamiemy tą małą, tą linię szyi małej formacji RGR, no to wtedy prawdopodobnie podaż będzie zmierzać do kolejnego wsparcia w postaci dolnego ramienia kanału wzrostowego i 200. Gdy te poziomy pękną, to kolejne wsparcie 3800. I dopiero z perspektywy długoterminowej przełamanie poziomu 3800 jest wstępnym sygnałem powrotu bez rozwijania fali trzeciej. I oczywiście wtedy ta fala trzecia, która najprawdopodobniej jest rozwijana, bo w perspektywie teorii fal Eliota zawsze impuls ma pierwszeństwo przed formacją zygzaka. Jeśli ta fala trzecia faktycznie zacznie nam się rozwijać, to ona powinna zrealizować większą dynamikę spadkową w krótszym czasie od fali pierwszej. Czyli należy się spodziewać, że jeśli ta fala trzecia się rozpocznie, no to rynek powinien nam wtedy tąpnąć więcej niż 30% w czasie krótszym niż 10 miesięcy. Można tutaj sugerować się tym pivotem Fedu i uważać, że rynek przeceni się około tych 40 czy 50% od tego lokalnego szczytu w okresie około 10 miesięcy, czyli czasu trwania tej fali pierwszej. Mamy małą RGR-kę, mamy tutaj ewidentnie tarcie sił popytu i podaży, natomiast z perspektywy średnioterminowej scenariusz nie jest rozstrzygnięty, czy już się wracamy do tego ruchu spadkowego, czy też nie. Teoretycznie wchodzimy w najgorszy okres dla rynku, zakończyliśmy najlepszy miesiąc, kwiecień statystycznie jest najlepszym miesiącem dla akcji. Sell in May and go away to jest okres najniższych stóp zwrotu na rynku akcyjnym. Oczywiście mamy ten jeden miesiąc, który statystycznie dostarcza nam więcej negatywnych niż dodatnych stóp zwrotu i tym jedynym miesiącem jest wrzesień. I tutaj zwłaszcza druga połowa września jest tym okresem, gdzie statystycznie najczęściej dochodzi do spadków, więc jeśli te spadki rozpoczną się faktycznie w maju i dojdzie do przełamania tych poziomów, to najprawdopodobniej te przeceny zaczną się szybciej rozpędzać i niewykluczone, że jesień, tutaj wrzesień, październik, to będzie kulminacja okresu przeceny. Natomiast jeśli my wyjdziemy górą, to najprawdopodobniej dopiero w końcu tego okresu sell in May and go away pojawi się jakieś przesilenie rynkowe. Jeśli chodzi o Dow Jonesa, tu też zawróciliśmy na strefie lokalnego oporu. Też na razie nie mamy jakichś większych rozstrzygnięć. NYSE Composite Index, czyli szeroki indeks agregujący 1800 spółek. Mamy tutaj bardzo ładną falę pierwszą, drugą, kolejną falę pierwszą, drugą, zbudowaną RGR-kę, no ale znowu brak jakichś większych rozstrzygnięć. Musimy przełamać okolice 14460 punktów, aby mówić tutaj o już klarownym rozwijaniu fali trzeciej w trzeciej. Jeśli chodzi o Russella 2000, odreagowanie na dolnym ograniczeniu tego alternatywnego trójkąta, no i znowu brak jakichś większych krótkoterminowych rozstrzygnięć. Russell teoretycznie może wracać do oporów 1830, może nawet 1870, natomiast dopiero złamanie tych okolic 1690 potwierdzi nam tą tendencję spadkową. Natomiast pewne ciekawe rzeczy wydarzyły się na indeksach technologicznych. W przypadku indeksu Nasdaq 100 mamy dwie formacje klinów kończących.
Przepraszam, jedną formację klina wprowadzającego, jedną formację klina kończącego. Mamy zakończoną falę pierwszą i następnie powstała nam trójfalowa sekwencja ABC. Fala A zbudowała nam klina wprowadzającego, głęboka korekta w ramach fali B, no i mamy formację klina kończącego w ramach fali C. Ten klin jest tutaj świetnie potwierdzony negatywną dywergencją i to by oznaczało, że lada moment, lada dzień ta formacja powinna się zakończyć. Natomiast znowu, potwierdzeniem klina będzie ten dynamiczny ruch spadkowy, który przebije dołek fali czwartej. Dopiero to będzie potwierdzenie rozpoczęcia sekwencji spadkowej. No i pewna ciekawostka na indeksie Nasdaq Composite. Nasdaq Composite w piątek udało mu się zamknąć i osiągnąć wyższe poziomy, ale przede wszystkim zamknąć powyżej szczytu fali A, czyli na zamknięciach mamy przełamany ten lokalny szczyt. No i jest to ten wariant minimalny, który był potrzebny do zakończenia tegoże ruchu wzrostowego. Jeśli chodzi o pozostałe indeksy światowe, tutaj zwłaszcza europejskie, no to trzeba powiedzieć, że Europa jest cały czas silna i cały czas outperformuje o kilkanaście punktów procentowych rynek amerykański. Jest to spowodowane najprawdopodobniej tym, że Europa o kilka miesięcy laguje, czyli jest opóźniona w stosunku do Stanów Zjednoczonych z tym, co się dzieje. Natomiast oczywiście tutaj podwyżki stóp procentowych również powinny mieć negatywne działanie. No i trzeba pamiętać o tym, że Europa jednak jest cały czas w obliczu kryzysu energetycznego. Wszyscy już o nim zapomnieli, natomiast kolejna zima będzie równie ważna, jeśli nawet nie istotniejsza z perspektywy kryzysu energetycznego, to miniona zima. Natomiast indeks KKR 40, między innymi ze sprawą firmy Louis Vuitton, czy koncernu Louis Vuitton, który wszedł do 10 spółek o największej kapitalizacji na świecie, osiągnął historyczne maksima. No i tutaj zbudował nam długoterminową formację klina kończącego. Tu mamy długoterminową formację klina rozpoczętą w 2012 roku. Indeks FTSE MIB, czyli włoski indeks, jeszcze tego nie zrobił. Mamy tutaj świecowe formacje odwrócenia trendu, natomiast teoretycznie może on próbować jeszcze przebić te zeszłoroczne maksima z 2020 roku, z początku 2022 roku i wtedy by ta formacja klina została sfinalizowana. Natomiast nie jest to oczywiście wariant konieczny. Fala druga czasami znosi 99% fali pierwszej. I taki też układ może być widoczny na indeksie FTSE MIB. W przypadku DAX-a tutaj widzimy cały czas tą presję i próbę parcia do góry. No i tutaj zwłaszcza trzeba powiedzieć, że DAX prze do góry pomimo fatalnych danych fundamentalnych, które trapią niemiecką gospodarkę. W zeszłym tygodniu mieliśmy całą masę złych danych, do których doszły dzisiejsze odczyty o produkcji przemysłowej. Mieliśmy spadek importu, spadek eksportu, spadek zamówień przemysłowych. Dzisiaj spadek mocny produkcji przemysłowej. No i najprawdopodobniej oznaczać to będzie nie mniej, nie więcej tyle, że dojdzie do rewizji PKB za drugi kwartał tego roku. Na chwilę obecną wycenia się go na 0%, czyli ekonomiści uważają, że dynamika wyniesie 0%, natomiast najprawdopodobniej ta dynamika będzie ujemna. No i tym samym niemiecka gospodarka oficjalnie w najbliższych miesiącach wejdzie w techniczną, na razie techniczną recesję. Natomiast pomimo tych fatalnych danych, byki bardzo mocno prą naprzód. No oczywiście ten układ techniczny, podobny czy analogiczny do FTSE MIB, może się utrzymać, może być to koniec fali pierwszej, drugiej. Oczywiście koniec jedynki możemy również zaznaczyć w miejscu oznaczenia tutaj fali trzeciej. To może być też koniec jedynki i wtedy mamy WXY, taką korektę złożoną. Natomiast no, ta siła byków skłania mnie do tego, że trudno oprzeć się wrażeniu, że jednak tych historycznych szczytów nie przełamiemy i nie spróbujemy dojść do 17 tysięcy punktów i dopiero na tamtych poziomach się odwrócić. No i wtedy mielibyśmy analogiczny układ jak na KKR-ą, czyli dołek w roku 12 i następnie wieloletni, dziesięcioletni klin kończący. No i zgodnie z teorią falową, ten minimalny ruch spadkowy to jest dołek fali drugiej w klinie, jeśli jest to klin wprowadzający, a jeśli jest to klin kończący, no to całość klina wtedy powinna zostać
Zniesiona. Na razie, dopóki ten szczyt trzyma, dopóty ten scenariusz falowy jest jeszcze możliwy, natomiast wydaje mi się, że coraz bardziej prawdopodobny jest jednak taki ruch, pomimo tych fatalnych danych, które napływają z niemieckiej gospodarki. FOMO na rynku jest jednak niesamowicie silne. Europa outperformuje Stany Zjednoczone, no i ten ruch jeszcze może chwilę trwać. Jeśli chodzi o surowce, to też doszło do sporo ważnych, do tak naprawdę wielu ważnych, istotnych ruchów. Przede wszystkim miedź wybiła się dołem z kanału wzrostowego, no i tym samym wydaje się, że miedź zapoczątkowuje kolejną sekwencję spadkową, która powinna zmierzać do okolic $2. Tym samym jest to sugestia tego, że najprawdopodobniej ta silna recesja powinna się rozwinąć w drugiej połowie roku. Jeśli chodzi o ropę naftową, czyli drugi taki walor koniunkturalny, no to ropa naftowa została znowu zepchnięta do linii szyi formacji głowy z ramionami. Tutaj niewykluczone, że spróbujemy odbić gdzieś w rejon 88-89 dolarów, ale jakiejś wielkiej tutaj siły na ropie naftowej bym się nie spodziewał. Po tym płytkim odbiciu, zakończeniu fali B, druga połowa roku może odpłynąć pod dyktando silnych spadków, czyli znowu scenariusza recesyjnego. Ciekawie zaczęło się dziać na metalach szlachetnych. Złoto z kolejną próbą przełamania historycznego szczytu, no i po raz kolejny zatrzymane zostało na górnym ograniczeniu tego prostokąta czy rozszerzającego się klina. Strefa oporu działa, no i moim zdaniem za sprawą, ja tu cały czas uważam, że za sprawą rosnącego dolara, rosnącej siły dolara w kolejnych miesiącach, złoto najpierw się mocniej przeceni, może w rejon 1600, może w rejon 1500 dolarów i dopiero rozpocznie silniejszy ruch wzrostowy. Natomiast srebro jest w idealnym miejscu do wykończenia fali drugiej trójfalowej korekty ABC, skąd moglibyśmy rozpoczynać ruch spadkowy zmierzający poniżej 11 dolarów. Dzisiaj tych grafik Państwu nie zawarłem, bo już nie było miejsca, no ale tak naprawdę próba podważenia ważności dolara trwa w najlepsze od dedolaryzacji. Sporo się pisze, BRICS rzuca rękawice, próbuje zastąpić dolara, no i to zawsze, takie postulaty zawsze mają miejsce wtedy, gdy na rynkach jest spokojnie. Gdy na rynku pojawia się risk-off, gdy banki centralne potrzebują płynności, gdy nikt nie chce przyjmować walut krajów wschodzących, czyli BRICS-ów, a chce tylko pewną walutę rezerwową, to nagle próby obalenia hegemonii dolara spełzają na niczym. No i prawdopodobnie tak samo będzie i tym razem. Indeks dolara znajduje się na bardzo silnym wsparciu. Patrząc na nastrój, na wsparcie, na te nagłówki, idealne miejsce do odwrócenia trendu. Jeśli pojawi się silny risk-off, to moim zdaniem dolar raz jeszcze zrobi taki piękny rajd jak w ostatnich latach i będzie zmierzać w stronę 120 punktów. No jeśli tak się stanie, no tutaj ja się spodziewam równie silnego wzrostu na USD PLN. Tu też mamy bardzo silne strefy wsparcia, z których USD PLN mógłby grubo powyżej 5 zł rosnąć. No i na euro PLN jesteśmy w ciekawym miejscu, bo na dolnym ograniczeniu formacji trójkąta, skąd moglibyśmy rozpoczynać kolejną sekwencję wzrostową. Jeśli faktycznie silna recesja się rozwinie i rynek zacznie ją w końcu dyskontować, to najprawdopodobniej będziemy mieli odpływ do bezpiecznych przystani, zacznie rosnąć mocno dolar, a waluty krajów wschodzących, takich jak Polska, będą silnie wyprzedawane, ale myślę, że na to wszystko będziemy musieli poczekać do drugiej połowy tego roku. Dzisiaj w tygodniu na giełdach zagranicznych to wszystko. Dziękuję za uwagę. Słyszymy się za tydzień.